Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj pieczemy ciastka i to nie byle jakie, bo wyjątkowo kruche ciasteczka maślane. To jedne z lepszych kruchych ciastek, jakie piekę. To też znikają bardzo szybko i zazwyczaj robię je właśnie w takich ilościach, jakie pokazuję w filmiku, bo rzeczywiście kilka dni i już ich nie ma. Ciasteczka są lekkie, bardzo kruche, niezwykle smaczne. Można je ozdobić cukrem, pudrem i to nasz ulubiony wariant, lub czekoladą, nukrem, a także zostawić je bez żadnych dodatków, bo same w sobie są bardzo smaczne. Jeśli zechcecie je zrobić, to przepisy i składniki podam na www.skutecznie.tv. Gorąco zachęcam do ich upieczenia, a teraz zapraszam do filmiku, w którym pokażę, jak rzeczywiście prosto je upiec. Zapraszam! To będą bardzo proste, ale bardzo smaczne ciastka. Do miski dodaję 200 g miękkiego masła, takiego w temperaturze pokojowej. Dodaję solidną szczyptę soli. Troszkę więcej niż pół szklanki cukru pudru. Ważyłam, tutaj mam 90 g cukru pudru. Jeśli lubicie bardziej słodkie ciastka, można dać go więcej. Ja uważam, że tyle wystarczy. I mniej więcej łyżka bądź półtorej łyżki ekstraktu waniliowego. I całość ucieram, można mikserem, można łopatką, można łyżką, na puszystą masę. I kiedy masło tak z grubsza połączyło się z cukrem, dodaję jedno żółtko. I całość miksuję na gładką, puszystą masę. Wtedy dodaję jedną łyżkę mąki ziemniaczanej oraz jeden kubek o pojemności 300 ml mąki pszennej 500 bądź 650. Jeśli chodzi o wagę, to mam tutaj 190 g, ważyłam. I obie mąki łączę teraz z masłem. Ja najpierw mikserem i kiedy tak z grubsza się już połączą, zostaje mi ręka lub łyżka, tak żeby powstało gładkie, spójne, elastyczne, ciasteczkowe ciasto. Ciasto jest miękkie, maziste, bardzo fajnie się lepi. Można teraz z niego formować małe ciasteczka, kulki, spłaszczam i układać je na wyłożonej papierem do pieczenia bądź matą do pieczenia blasze. Tym ciasteczkom można nadawać różne kształty, zwijać je, wyciskać widelcem. Możecie także uformować z tego ciasta wałek, zawinąć w folię, wstawić do lodówki, żeby się ciasto schłodziło i kroić w plasterki, tworząc takie płaskie ciastka, naprawdę tak jak chcecie. Ponieważ jednak ciasto jest takie miękkie, bardzo elastyczne, jak plastelina, to ja najchętniej z niego robię ciasteczka wyciskane. Przykładam po prostu ciasto do szprycy i wyciskam małe, zgrabne ciastka w dowolnym kształcie, bezpośrednio na wyłożoną papierem do pieczenia bądź matą do pieczenia blachę. Ja takie małe żmijki. Można także robić małe, krótkie kreseczki, kropki, kwiatki, serca, koła, wszystko co z tej szprycki można wycisnąć i połączyć w jeden ciasteczkowy kształt. Pamiętajcie jednak, żeby te ciastka były dość małe, bo to jednak będzie wyjątkowo kruche maślane ciasteczko i najlepiej się one zachowują po upieczeniu wtedy, gdy są właśnie małe, takie na jeden kęs. I na tym etapie rozgrzewam już piekarnik do 180 stopni Celsjusza, bo kiedy skończę, piekarnik będzie nagrzany. Cała blacha wyciskanych ciasteczek gotowa. Przyznam Wam się, że trochę boli ręka przy ich wyciskaniu, dlatego ja po prostu zakładam grubą rękawicę i w ten sposób tą rękawicą pcham tłok. Dzięki temu idzie to znacznie sprawniej. Jeśli nie chcecie wyciskać ciasteczek, nie macie szprycki bądź po prostu wolicie inne kształty, to drugą blachę przygotuję nieco inaczej. A ta wędruje do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza, gdzie będę ją piekła na drugiej półce od dołu w funkcji grzanie góra-dół przez jakieś 10 minut. Ale tak naprawdę ten czas pieczenia zależy trochę od kształtu ciasteczek, więc przyjmuję zasadę, że piekę po prostu do pierwszego lekkiego zrumienienia. Z doświadczenia powiem Wam, że pierwsza blacha piecze się właśnie około 10 minut, a kolejne nieco krócej, bo piekarnik już jest rozgrzany. Teraz, jeśli chodzi o inne metody formowania ciasta, to urywam mały kawałek ciasta. Pamiętajcie, to muszą być małe ciasteczka. Formuję z nich takie wałeczki. Fantazyjnie zawijam i układam na blaszę. Lub po prostu formuję kulki, nie za duże. Delikatnie spłaszczam i układam na blaszę. Zachowuję odstępy, bo ciastka podczas pieczenia będą się trochę rozpływały. Lub mniejsze kulki i mniejsze ciasteczka. I takie, jeśli chodzi o kulki, lubię właśnie najbardziej. Moje piekły się 11 minut, pachną obłędnie, no ale teraz szybko, bez zbędnego gadania, muszę je wyjąć, żeby ich za bardzo nie przypiec. Taki kolor jest bowiem idealny. Od razu wstawiam też drugą przygotowaną blachę z ciastkami, zamykam i piekę w tej samej temperaturze, teraz trochę krócej, myślę, że 10 minut i będzie dobrze, trzeba jednak obserwować do pierwszego zezłocenia. Ciastka zostawiam do wystygnięcia, kiedy ostygną, zdejmuję je z blachy
i ozdabiam w dowolny ulubiony sposób. Można je także podać bez przyozdabiania. Naszym zdaniem te wyciskane z tymi ładnymi rówkami najlepiej smakują przyprószone cukrem pudrem. To też tak właśnie je przyrządzę. A te inne można ozdobić lukrem, na przykład cytrynowym, jogurtowym, polewą czekoladową. Maczać po prostu ciasteczka od spodu w roztopionej czekoladzie lub zostawić bez żadnego ozdabiania po prostu zwykłe ciasteczka kruche. Właściwie niezwykłe, bo one są naprawdę bardzo kruche i bardzo smaczne. Bardzo ostrożnie, by ich nie połamać, są naprawdę niezwykle kruche. Rozkładam je na jakiejś dużej, płaskiej powierzchni. Ja wybieram duży półmisek. W miarę płasko, jedną warstwą, tak żeby za chwileczkę przyprószyć je cukrem pudrem. Są tak lekkie, niezwykle lekkie i kruche. Musicie upiec, żeby to poczuć, ale są to naprawdę bardzo smaczne i szybko znikające ciasteczka. Zostawiam do ostygnięcia i za chwilę będę je pudrować. Niecała godzina i trzy blachy smakowitych, kruchych, maślanych ciasteczek na stole, każda w innym kształcie. Teraz je ozdobię. To znaczy ja ozdobię tylko te wyciskane, przyprószę je obficie cukrem pudrem, a resztę zostawię tak jak widać, chociaż można byłoby je także umoczyć od spodu w roztopionej czekoladzie. Z wierzchu takie, pod spodem czekolada. Coś przepysznego. Przechowuję w wyłożonym ręcznikiem papierowym pudełku, takim, które można szczelnie zamknąć. Spokojnie wytrzymują do tygodnia i cały czas są takie cudownie kruche, jak w pierwszym dniu, w dniu pieczenia. A jeśli chodzi o te wyciskane, to przypruszam je bardzo obficie cukrem pudrem, tyle że one muszą najpierw dobrze ostygnąć, a następnie strząsam nadmiar cukru pudru, przekładam je do pudełka, również takiego szczelnie zamykanego i przechowuję dokładnie w ten sam sposób. Są lekkie, wyjątkowo kruche i naprawdę bardzo smaczne. Jak sami widzicie, efektownie prezentują się także na stole, tylko oczywiście trzeba je przełożyć na odpowiedni talerz. Gotowe, mają tylko jedną wadę. Są tak uzależniające, że znikają raz, dwa. Słuchajcie, one są naprawdę pyszne i delikatne. Upieczcie je, są naprawdę o wiele lepsze niż kupne, chociaż kupne także bywają smaczne.